Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas i witam Was po długiej przerwie w kolejnym odcinku z gry Construction Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Kuki Siemanko. Oraz Adek. Siema. Oh yeah, zaczynamy kolejną budowę. Będzie to czerwony dom? Czy nie? Czerwony dom. Teleportować się koparką czy tak. Jechać? Nie, teleportuj się. Czerwony dom jednorodzinny z balkonem. Ja może poczytam co tu trzeba. Wpierw, no właśnie, koparka. I musimy jechać do składu budowlanego. To może ja z Kukim pojadę po te po materiały. Masz kurtówkę na czepę? Wszystko mam. Wszystko mam. No nie widzę, bo tam nie. Może w hangarze ma. Nie, tam na końcu jest. Po prawej stronie powinna być taka zielona chyba. A ta zielona to nie jest kurtówka chyba. Może? Dobra, jedziemy z zieloną. Od razu cię przepraszam, Łukaszu, za do dupy jakości. A nie, dobrze słychać, dobrze, to się tak wydaje, ale nie jest źle. Nie jest źle? Daje mi się, że nie. Nie wiem jak mi się to nagra, bo ja. Zawsze może być gorzej, co nie? No, może być, ale może być też lepiej. No, bo ja dawno nie nagrywałem ostatnio i nie wiem jak mi ten się dźwięk nagra, ale już myślę, że nie będzie takiej tragedii. Wow. Nie wiem, że ta naczepa ma tylne koła skręt. Któraś miała, nie wiem czy ta. Ta zielona, bo ja nawet ostatnio u siebie ją kupiłem i ten. Niestety albo stety ona wyciała. Jezus, co tu się wydarzyło? Nic. Dobra. Czekaj, ja was zaraz. Awansuję was zaraz. Właśnie. Przeczytasz mi co mam kupić? No, tylko czekaj, nie wiem, która jest ikonka do awansowania, ta pierwsza czy ta druga? Ta po prawej bardziej. A, dobra, już widzę. Jezu, ja dawno w tym nie grałem. Dobra. Dobra, dzięki. Ludzie, co tam u was? Dawno nas tu nie było. No, dokładnie. Poproszę teraz przeczytaj mi, co tam trzeba. Już ci czytam. Tu mamy tak. 4 razy zbrojenie. To do zbrojenia to będziemy potrzebowali ten. A. Kurde, co to było? Ten, wysięgnik. No właśnie. I załadujemy, ja ale załadujemy na to. To ja się tu tepnę. Dwa worki z cementem. Materiał budowlany, worek z cementem. Tak? Razy dwa. Dwie małe cegły. Jakie? Glina. Dobra. To jest beton, to nie. Dwa razy szałunek ze składu budowlanego. Jest coś takiego? Co jest? Szalunek. Szalunek jest. Pierwszy raz to. Przy ilu średnio procentach wyskakuje komunikat o kopaniu? Dwa razy? Szalunek, czekaj. Tak, dwa razy. Okej. Okay. Nie no wiem, to właśnie. Zależy, to różnie. Czasami po 30, czasami po połowie. Około 50% potrzeba. Jeden raz kontener jeszcze. To zaraz kontener wyjdzie. Skocz po ten, po to cudo. Dobra, już tam lecę. Ja ci się przeparkuję w tą majkę, to ci będzie wygodniej tu załadować to. A ja sobie widlakiem pojeżdżę po prostu. O Jezus, to nie ta ciężarówka, kurde. Weź tam dużo, jest szybsza. Bo czerwona. Czy ja tą żurawią chcę wziąć, nie? Czy nie? Tak. Tylko tego dużego żurawia. Kontener, tak? Jeszcze chciałeś? No. Okej, wziąłem. Posiadam na widlaka. A, kontener znowu się do kitu zrespił. Nie to! Ty, no co ty? A co, tym to załaduje przecież, nie? Teraz ci pokażę, co mi chodzi. O. Gdzie to jest sklep budowlany? O to! No. Jak kuki z grubej rury, to z grubej rury, no. Chyba, że ten mały, tak? A wjedziesz tu nim teraz? Tak, tylko że widlaka źle postawiłem. Czekaj, przeparkuję go. Nie, już się zmieszczę. Mieścisz się? Ja to chyba tym dużym to sięgnę i po to, i po to. Ja to wszystko tam załadujesz. No, to wiesz co możesz zrobić jeszcze? Ten... E się opuszczało. Będzie trzeba tym zieloną naczepą do kontenera. Kontener trzeba będzie podnieść. No, to ja zaraz podjadę, tylko to załaduję.
Boże, jak ja dawno tym nie pracowałem. Miałem u siebie save, ale to malutkie. Nie? Była przerwa duża, co nie? Jak ci idzie, Adziu, kopanie? Jak zwykle. Czyli dobrze. Nie, spoko nawet. Myślałem, że będzie gorzej. Tak chciałem sobie przypomnieć, żeby wybrać już u siebie na save i mieć ogarnięte kopanie, ale nie jest tak źle. Prawda, to jest wciul do wykopania. To jest ten minus, ale o, tak ogólnie spoko. Ty Łukasz, sprawdź mi, czy to się da zrobić. Nie musi się dać. Zawsze to się nie da, jak się da. Zaraz sprawdzę, czekaj, tylko załaduję to i już tam zobaczę, zobaczyć. A nie było żadnych nowych tych, nie? Update'ów do tej gry? Nie, ja nie widziałem, żeby było. Nie było nic. Dobra, ja sprawdzam, czy można zabezpieczyć. Da się, jest. No, no świetnie. Ale do tego kopania jest? Ty to kopiesz na fundamenty, czy na co? No nie wiem. Tam chyba fundament był właśnie. I to szybkie zadanie, więc spoko. Kiedy, Łukasz, wrzucasz odcinek? Myślę, że albo jutro, albo w niedzielę. Także kolejny odcinek będzie u Apka, a trzeci prawdopodobnie u Kukiego, tak? Będzie. No, raczej tak. No. Kuki, wszystko załadowałeś? Jeszcze dwa szablonki. A, dobra. Ja mam koniec już. Dwa szablonki jeszcze muszę tutaj zamontować i na spoko. Trafię? No, perfekto. Ty, ale to nie zapnij się na czepa, bo jest. Co jest? Czerwone cegły są przesunięte jedno. Nie wiem, czy to przeze mnie, bo ja zawodziłem. Zaczepiła się. No u mnie wygląda, jakby to wystawało. Ale nie szkodzi, zaczepiła się. Dobra, to może na tych małych może tak było, że wystawało. Ale wiesz co, Kuki, ja przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, robiłem u siebie małe zlecenie. No. I na ciężarówkę z żurawiem chciałem załadować od razu, nie wiem, jakieś tam 10 chyba czy 12 palet, zbrojeni i coś tam jeszcze. No. I wszystko stało idealnie, było zabezpieczone. W momencie, gdy wsiadałem do ciężarówki, dwie ostatnie palety się telepały, co nie? W momencie, gdy odbezpieczyłem i chciałem poprawić, spadły. Mhm. Więc... I to już jest na ryzyko niestety. Jeszcze chwila. No spokojnie, ja się tutaj tepłem po, wiesz po co, po tą wywrotkę taką do tego... A wiem, do kontenera. Do kontenera, no. No, ja to tego nie zamontuję, bo jest nisko. Więc robimy tak, że jedno drugie. Łukasz, tylko żebyś dobrze kliknął, jak się wyświetli. Aha, bo to mi się wyświetli. No tak, tobie.
zabezpieczony. Ja się składam. A ile masz już procent? No to byś musiał zobaczyć zlecenie okrutne. No jakieś 20 parę. Ty, kuki? Słucham. A dlaczego ten kontener tak jak gdyby... Leży? Leży. Bo zbrojenie, inaczej, kontener leżał na zbrojeniu, jak podniosłem zbrojenie, to się... A możesz go podnieść ten kontener, czy nie? No wiesz co, ćwiczyłem ostatnio, ale czy dam radę? Dałem radę. Damy radę. Spychnąłem palcami już. O, idziesz elegancko. Okej, okay, gdzie jest ten plac budowy? Aha, tu. Dobra, to ja jadę. Ja to załaduję, a czy tylko to podniosę i też już. O. Dobra. Ach, te latarnie, kurde. To na środku ulicy latarnie stoją. Jakieś trole drogowe. A tu jest parking, którego u mnie nie ma. Ty grasz bez modów, Łukasz, nie? Tak, ja nie mam modów żadnych, no. Ja u siebie mam jakieś tam trzy mody na ciężarówkę, chyba ładowarkę. Coś jeszcze, a tu jest jakiś parking, którego nie mam. Ja zawsze miałem tę lokalizację, patrzę, że tu nie ma, więc... Jaki parking? Czy to budowałeś? Nie, parkingu jeszcze... Parking budowaliśmy, ale nie wiem, czy to było u mnie, czy u kogoś innego na odcinku. W zasadzie musiałbyś... Ten co to był po prawej? Pod mostem? Po lewej. No, za mod. Tak, tam. To nie widziałem. To czekaj, to Łukasz się... Łukasz będziesz przejeżdżał chyba obok. Ja wiem, że to ze świadkiem było budowane, ale nie wiem... Bo to nie jest wydaje... to... To nie jest Łukasz. Właśnie ja nie wiem, bo mi się wydaje, że... Nie ten parking? Nie. A to ja innego nie kojarzę. Zresztą nie wiem. Znaczy nie wiem dokładnie, o który chodzi, bo nie wiem, czy go dobrze widziałem, ale... Która to koparka? Trzy koparki, no oszalałeś człowieku? Nie. A teraz godzinę szukam, do której koparki mam wsiąść. A no, zaszalałem wtedy. Racja. To my takie bitoki. Tak. Się powodzi. Też ostatnio zrobiłem ogromne zakupy. W sumie odcinek wpada w sobotę. Najbliższą, więc jeżeli ty wrzucasz, to wpada... Jeżeli ty Łukasz wrzucasz w sobotę, to ten odcinek wpada tak samo w sobotę 16. Tam jakie zakupy zrobiłem? Prawie za milion. Wow. O chłopie. Ja mam aktualnie 5400 na koncie. Chodziło, okay. Wiesz, że ten Łukasz ci wiezie kontener na to. A w dupie z tą ziemią. To się z kontenerem. Ale mi questa nie zaliczy wtedy. Zaliczy. Tak? Mhm. Te kontenery właśnie są głupie, że niby musisz je dostarczyć, a w praktyce nie musisz, bo... Ale na czepa pięknie załadowana. Bo to i tak wiesz. I tak cię zaliczy, i tak ci zliczy. Nic nie musisz do tego wyprawiać. Tak samo jak z tym wywożeniem ziemi masz wyrobić. Dokładnie taka sama sytuacja. A, to wiem, no. Możesz niby kupić musisz, na zbiorownię. Czy nie musisz. Tak. No, możesz pojechać na zbiorownię, możesz kupić i za chwilę oddać i będzie to samo. I zaliczy, no. Tak. Dobra, co tam teraz jest kolejnego w zadaniu? Nie wiem. To ja też nie. Ja się rozstawiał żurawem. Czekaj, ja, dobra, to ja sprawdzę. Ja tam kopię. A, ty dalej kopiesz. A, etap drugi trzeba rozładować to, co żeśmy przywieźli, okej. Okay. No ja się stąd będę tam. Nie ma sensu tam wyjeżdżać. Ile masz procent? To ty musisz, Łukasz, zobaczyć. Na górze jest, puścimy go. Jezus, ja dawno... 33. Dawno nie grałem w to już. Graj. Tepnąć się po jeszcze jedną tą koparkę, czy... Zależy, ile będzie kopania. Wiesz, że to zaraz będzie koniec, no. Ile można, ty? Dobra, ja tylko się tutaj żurawiem ustawię, tu podjedziecie. Wygląda jak kanion w Colorado. No. Tylko wersja taka makietowa. No. Tak z góry jakbyś patrzył, Google Earth, czy coś w tym stylu. Google Maps. A jak czas temu Google Maps podobno wprowadził. Chodzenie po górach. A to nawet nie widziałem. Na przykład na szczyt Mont Blanc, jako Street View. Tej ścieżka na samą górę zrobiona. I chodź, wejdziemy na Kilimandżaro dzisiaj. To po odcinku, wiesz? No. Przygotuję się ze sprzętem, wiesz? Dobra,
Piwo, fajki. Tak. Może nie piwo, ale jakiś drink. Na przykład. Bo wiesz, tam będzie strasznie gorąco, to ja bym sobie z wodą zrobił. No i przede wszystkim papierosy, bo wiesz, tam jest bardzo dużo powietrza, powinno się lepiej paliwo. A, trzeba się zaklimatyzować. Tak, dokładnie. Dobra, to co? Prezes, wiceprezes stoi, ja pracuję dla kurdela. Idę się oprzeć o betoniarkę. To może skoczę po koparkę, co? No jak chcesz, chociaż czujesz, że skoczysz i będzie koniec kopania, ale możesz. Zobaczymy. Parłem się o betoniarkę. Chodzę zerknij sobie. No widzę w lusterku. No dobra, zaraz zobaczymy co dalej zlecenie jest. Wylewanie chyba, co? Chłopcy, ale mam problem. Jaki? Jakbym nie mógł wyjechać. To nie dobrze. Betoniarka nie. Wielpnica nie. Pompa tego to. A przestaw mi się trochę. A, przepraszam, już cofam. No i tak łuki pewnie trzeba będzie oczyścić teren budowy, więc... Aha. Nie jest sens się rozkładać. Nie, ja się nie rozkładam, ja betoniarkę naszy tajemnie. Depłem tutaj, no, pompę do betonu. No. Mamy cały sprzęt, taki heavy sprzęt, bym powiedział. Ważna firma, to jest sprzęt ciężki. Tylko ten pizdryk z kontenerem tak ciulowo wygląda. Zdobyłem szczyt. Przyłożyć ci z łopaty? Możesz teraz nie, bo Karpaty zwiedzam. Ile kuki jest procent? Już ci mówię. 42. Ale już zaraz będzie koniec. Szkoda, że tu nie ma jak... Nie pamiętam w jakiej gierce, co się przesuwało. To podjechałeś, podjeżdżałeś z pychem i musiałeś przepychać na przykład piach. Wiesz o co chodzi? No. To chyba w Demolishu jak coś było. To co? W Demolishu też jest, ale kiedyś było jeszcze w innej gierce. Było jeszcze w innej gierce, tak. Czekaj. Dobrze ci idzie. Czy chcesz kontynuować kopanie? Nie. Ale skoro dobrze idzie, to może byś kontynuować, nie? Padaj. Właśnie o to chodzi, że tutaj fajnie by teraz wjechać. Zepchnąć to wszystko? Gdzie cię to było? Adziu, a ty całego Demolisha, żeś już ten... żeś przeszedł już? Nie, i nie przejdę. Czemu? Chcesz się usunął? Format miałem. I póki nie zachował sobie. I bym musiał od nowa wszystko przechodzić, a nie mam chwilowo na to czasu, mam za dużo nowych gier. Panie, przestawcie mi ten... Czekaj, właśnie, już. Kurde, gdzie ja się tu tepłem? I wszystko tu mam zdjąć? 4 razy zbrojenie, 2 razy worki z cementem i 2 razy małe cegły glina. Mhm. Ty rozłożył. No a czemu nie? No ja w sumie to ma taki zasięg, że to byś mógł kurde nawet z bazy rozkładać. Nie wiem, z bazy nie, ale obok ze sklepu i owszem. Mi się klawisza pomyliła. Trzeba coś przywieźć? Jest tu betoniarka, czy nie ma? Betoniarki nie, jest ten. Dobra, to ja lecę po betoniarkę. Pompa jest. A jeszcze Adziu trzeba będzie... chodzonki chyba przywieźć. Chodzonki mówisz?
Betoniarka. Where is betoniarka? A szalunki przywieźliście? Tak, mam. Szalunek na później chyba jest, nie? Tak. Tak, sadzonka, darń. Sadzonka. Ja biorę tą i jadę. Mała ciężarówka z platformą. Jadę do szkółki ogrodniczej. Ok. Która jest na wsi. Niestety, albo istety. Co musisz jeszcze rozładować? Szalunki na razie zostają, więc te cztery, co ty parkowałeś. Aha. Więc już bliżej niż dalej. Czyli jeszcze tutaj te jedne cegły i ten cement, tak? Tak, dokładnie. Okej. Albo mi się zdaje, albo to jakieś lepsze tekstury są na tym, na tej grze. Nie wiem, czy mi się coś przewidziało, czy... Chyba owszem. Co, przewidziało mi się? No. Jak zwykle, Łukasz. Może być, może tak dawno nie grałem, po prostu jestem teraz taki zachwycony tą grą, no. No, starość. To już bliżej do emerytury. No. Tu wygląda jak wysypisko śmieci. No tak trochę jest. A później zostanie fajny dom. Perpetuum mobile. Nie, nie perpetuum mobile. Dobra, Łukasz, zabieram ten ładunek za bezpieczny czepę i odjedź. Ten szalunek jest na później. To co, Kuki, do mnie, do ciebie nagramy jutro? No, jak już mikrofon sobie ogarniesz? Tak, jak będę miał już słuchawki. Dobra, jest ok. A ty, Łukasz, jutro jesteś, czy nie ma? Tak, też, ale też tak jak dzisiaj. Tak późno? No. Czemu? No bo robię do 18. O Boże. Trudno. Trudno. Do 18 odpada, bo 20 jest konwój firmowy. Co jest za 20? Konwój firmowy. Do Skitu. A przygotowany jest? A nie. Chyba nie wiem. Ja wiem. O, Łukasz, ty zalewasz betonem, on zawsze był. Ja zawsze byłem od zalewania. Mhm. Niekoniecznie. Ja betonem. Zawsze byłem od żurawi. Ja tam lubię zalewać. A chodzi o odkopanie. Niekoniecznie betonem, ale lubię. Okay. Potrzebuję, żeby ktoś mi podyktował, co kupić w szkółce ogrodniczej. Już ci mówię. Sadzonka jesionu, razy okay. Jeden. Sadzonka cisa razy 1 i 2 razy darm. Wszystko już masz? Cisa. Jesion i 2 razy darm. Kupiłeś? Jakby ci się a w niedzielę beton... jesteś, Łukasz? Tak, raczej będę. Jakby ci się beton kończył, to daj znać, to ja no, mam 50%. A, to było 99, to już podjeżdżam. Gdzie ja, samochody? Tu jest budowa, tu trzeba zwolnić. Super. Update'ik mi się ściągnął. Jaki? Do Windowsa. No, no spoko. Komunikat mi wyskoczył. 12%, 1, o, nie leci już się, mi. Już się leje. Już się leje. Dobra, jest git.
Mi tak szybko nie ubędzie, mam 75%. Co tu jeszcze zostało? Dwa razy szablonek, to za ja go dostarczę. Jeden kontener to Łukasz. Bo Adziu, później zalewanie. Sadzonki i znowu zalewanie. Ja to sobie ładuję, na spokojnie. A już mam prawie koniec. No. 50% jest. Zara, panowie, do was jadę. O jest. Dobra, Łukasz, 2%. 1. No. Tu nie zarobię. 100% już jest. Koniec. O, dobra. Na którym się składało ten? Backspace. Backspace nie działa. No, a, backspace, dobra, kurde. I teraz tab się przełączasz i składają ci się podpory za niego. No, to wiem. Ja się przesiadam już do żurawia. Ja już ponownie do was jadę. Pompowy mistrz, ukończyłeś 25 misji z mieszaniem betonu. Może być. Dobra, poproszę teraz ciężarówkę bliżej. Ty chłopcy, dostaniecie bonusa, bo żem dostał też bonusa, to też dostaniecie ode mnie bonusa w nagrodę. Nie, spokojnie. Szalunek, później co tu mamy? Kontener. No, czekam, aż nie podjedziesz ten na czepo. I trzeba będzie betonem zalewać. A, sorry. No, bo ja jestem ready. A nie sięgniesz tak daleko? Ja do was pędzę. Sięgnę, ale zanim wiesz, machnę. Dobra, już jadę. I dobra, wystarczy. Ja tylko odblokuję. Ciekawe, czy tu schody są. Ja, są schody. Najprawdziwsze. Weźcie sobie przodu. No. Ja się jadzi. Zobacz go, zobacz. Jaki dzik. Wariat. Prawie pykło. Dobra, to odjeżdżaj tą bluetoothką teraz. Aha. Co, Łukasz, siedzieliśmy w tym samym czasie? Chyba ja. O. Kontener. Ładził parku z kontenerem. A już jadę. Jeszcze będzie? A, jeszcze rozładunek tego. Co, tylko mam władować, ja? Tak. Co tam dalej? Beton, sadzonki, beton. No, Łukasz się narobi dzisiaj. No.
musisz złożyć, bo inaczej będziesz bardzo wolno jeździć. Wiem. Otwórz klapę. Proszę ci bardzo. Mam 100%, więc... No to wiesz, że tu i tak nie ubywa. 5% to było, jak Łukasz zalewał z tyłu. Ja ten żuraw, co jest u nas na budowie, to jak on się nazywa? To jest żuraw samobieżny? Który? Ten duży? No. Oj, nie wiem, ty. Który, Łukasz? Ten, co stoi u nas na budowie, jak on się nazywa? A, to jest duży żuraw. A, duży żuraw. Duży żuraw samobieżny. Okej, bo chciałem się tepnąć tutaj. Dobra. Trata na budowie aż normalnie w re. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze do zrobienia. Ale ściany się spoko chyba zalewa, co? Będzie szybko przede wszystkim. Dlaczego bym musiał to złożyć? No dobra. Kurde, jaki bezsens. Ty, nie mogę do żurawia wsiąść. Dlaczego? Bana dostał. No, nie, bo kurde. Gra mnie strollowała. Dziu, no. Masz możliwość odblokowania tego ładunku? Którego? No tego, co dużeś przywiózł. Cudzonków. Lecę, biegnę, pędzę. O, super. Jaki ty z góry mały jesteś normalnie. Podnosisz to? No. Bo mnie to wygląda tak śmiesznie, że to tak... Dziu, betoniarkę poproszę zabrać. Podjazd. Ja pierdzielę, jak to u mnie wygląda, ty. Co? Żałuję, że nie mam programu odpalnego, bym to nagrał. To jest nie do opisania, jak ta ciężarówka skacze, ładunki latają po całej mapie. Ciężarówka się rozpada, kabina odpada, wszystko lata, fruwa i w ogóle. Pozwól, że ci pomogę. Dzięki.
No widzicie, to mało, mam nadzieję, że to mało, a to mało można kiprować przecież. Wpadłem. Małą tak, ale tą z żurawiem już nie można, nie? Nie. Wpadłem czy co jest? Nie, chyba się składasz. O. Nie, dobra, wezmę, tepnę się, bo wpadłem rzeczywiście. Beton. To zalewamy. Ostatni etap. Ile wyszło, Łukaszu? Na razie 35. O kurde. Spoko. Wysiadłem z małej ciężarówki i ona się ten. Zaczęła biegać po ulicy. No, to ja wcześniej to miałem. Aktywniej siedziałeś i nie ujechałeś sobie. No to tak naprawdę zaczęła biegać po ulicy. Ale coś się zaczęło być więcej bugów. Kiedyś tego tak nie było. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia połączenia internetowego, w sensie, że coś jest z tym optymalizacją tego lana jest zwane. No, w zasadzie takie, że coraz częściej widać lagi, coraz częściej widać takie rzeczy, wiesz. Może przez to, że mi się ten aby zaczął też ściągać, to może tak być. Nie, to ty tam wiesz. Tak. A Forza sobie kupiłem. No proszę. Ja nie ściągnąłem po formacie. Podnieś Y-kiem klapę. Już. Ja The Crew wziąłem sobie na wtedy za darmo i jeszcze nie grałem ani razu. Wiesz co, no ja Forzę też mam. Tylko jak zrobiłem format, to nie chcę mi się pobierać znowu. Tego co wiem, zresztą zaraz ci powiem, ile krzyczy mi do pobrania. Kliki do pobrania, wstrzymano. Zaraz zobaczymy. Ściągnąłem 1,17 GB. Wydaje mi się, że było coś około 30-40 do programu. No. Także na moim internecie to wiesz. Ciężko będzie. No. Mam 10 mega, to wiesz, jak to będzie tak śmigało. To... bo ty zburzyłeś żurawia, okej. No, pojazd w użyciu, chodzi mi się w pierdzieli. Co? No nic, no chciałem wsiąść do Łukasza. Ja patrzę jak tu zalewa, jak mu idzie. A, bo tu wyżej już nie ma klatki schodowej, żeby na balkon wyjść. Właśnie nie ma. Mogę skakać na balkonie, żeby patrzeć. Czy to będzie teoretycznie to będzie płaski dach? Tak, to będzie fajny płaski dach. Szkoda, że tu jeszcze na przykład słupa nie mamy w tym miejscu, bo tu będzie balkon. I chyba tu będzie taki balkon, taki o. Szkoda, brakuje takich fajnych rzeczy. Jestem ready. Me too. Koniec zadania. Dobra, składam się. Będzie na autobus czekać? Tak. Ja tu na przystanku. Ja kupię bilet. Zobaczmy co nam wyszło. No kurde, 17 tysięcy dostałem. Łącznie 392. No i niezła chata powstała. Ładna. Tylko mówię, szkoda, że nie wybudowaliśmy jeszcze tego filara tutaj. Ale to takie... Ścieżka. Z płyt to można było wybudować, dźwigiem ładnie porozkładać. Albo zalewać betonem. Albo no. Dobra, jest git. Dobra, to czekajcie, ustawimy się na linii startu i zrobimy sobie włożę. Chodź tu. Ready? Czekaj, ja też chcę. Bo będzie fast start. No. Ready, steady, go. Jedziemy! Doliczka! Lecisz, Kuki? Ja wcale nie oszukuję, Adziu! Ty zbugowałeś się, kurde! Się zablokowałem o jakiś pierdzielony ten. A ja jeszcze ściąłem dwa zakręty. Jedziemy. Aha, o to się blokujesz. No. Zobacz. Po płytę. Ale mnie skoczyć nie idzie. A ja chciałem ten, wiesz...
Nie chciałem skrócić, tylko po prostu chciałem tutaj wyskoczyć, a wylądować nie już tutaj. Płyta mnie blokuje faktycznie. No zrobicie tak. Okej, okay, no Megan, tak więc oczywiście ja wam dziękuję za uwagę, bo dzisiaj ze mną Cookie. No siemanko. Adek. Na razie, hej. Linki do chłopaków macie oczywiście w opisie, tak więc zapraszam was do oglądania i do subskrybowania. I kolejny odcinek będzie u kogo? Ładzia. Dokładnie tak, tak więc zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.